Witam tutaj Jawalgis, to jest Transport Fever. Proszę Państwa, witam tutaj Jawalgis. Tak. Było ostatnio pod koniec odcinka taki dosyć kryzys, a on się jeszcze pogłębił, bo po prostu myślałem, że samo przejdzie, jak ludzie zaczną jeździć i nie przeszedł, bo miałem rekord, to chyba minus 8 milionów na koncie. Milionów na koncie. No, a teraz jest plus 9,79, z tym, że mamy rok 1918. I zmiany takie, jak rozwiązałem kryzys, usunąłem właściwie całą tę linię numer 8, która była przez całą mapę i zrobiłem znowu linia numer 1, jest między tymi dwiema stacjami i linia numer ileś jest między tymi dwoma ostatnimi stacjami, tam gdzie mam w ogóle sygnalizację między stacjami i tam gdzie te pociągi mogą po prostu jeździć, bo tam jeszcze w jednym miejscu tutaj, ja wiem, że na pewno milion komentarzy jest, było i będzie pod tamtym filmem, że ola Boga, tu brakuje tego i tu tamtego. Tu nie ma, o! Tu nie ma rozjazdów i tutaj nie było sygnalizacji i tutaj linia, co jest bardziej ciekawe, była tylko po jednym torze poprowadzona, więc tu się bardzo wszystko nie jeździło. A teraz już jest dobrze. Ja jeszcze powiem więcej, tutaj zrobię teraz, bo potem znowu mogę zapomnieć. Mam pieniądz, więc mogę to zrobić. O, takie coś. A tu halo, trakcja. Nie, ja jeszcze, no, znaczy już są, co? Pociągi elektryczne? Zaraz. 1918. Ja nie wiem, ja siedziałem na altabie dość długo i szczerze mówiąc, ja nie wiem, co się tu dzieje. Mam 1918, jakie to ja mam w ogóle pojazdy dostępne? Halo. Podejrzewam też, że te ciopongi będą już trochę 33 lata. Nie wiem, jakie one miały żywotność, ale podejrzewam, że warto by było je sobie zmienić na jakieś coś nowszego. I co my tu mamy? Kup ciopłągi. Nie ma jeszcze elektrycznych, co oni mnie tu oszukują? Są znowu te chyba, co kiedyś w Train Fever były. Coś tak pamiętam, że miałem wszystkie te, potem mi dali nowy, który jest wolniejszy, ale jakiś tańszy czy coś. Tańszy? Koszty utrzymania są połowę mniejsze, no tak, jest tańsze, dobrze. Ja bym se zmienił na te, a tego użył na przykład na tych liniach towarowych. Myślę, że to by było całkiem spoko pomysłem. Wagony towarowe, ja nie wiem, czy się zmieniły. Wiem, że mam jakiś wagon trójosiowy, także wielka modernizacja, a dopiero później, jak się przychody zwiększą i tak dalej, będziemy się bawić w przedłużanie linii. No, infrastruktura jest, powiedzmy, ale tabor jeszcze i tak dalej. Dobra, dajcie mi tutaj te semafory, te linie, te druty tutaj ja sobie zmienię, bo to tutaj nie ma sensu, żeby były. Modyfikacja torów. Bez tych drutów. Halo? Gdzie tu jeszcze jest drut? Tutaj jest drut. Tak chcę. No. Dobrze. I teraz jeszcze semaforki by się tu przydały. I semaforki... Ja od razu, bo to są tanie rzeczy, ja je od razu, czemu nie mogę w tę stronę go postawić, mogę go w tę stronę postawić. O, i tutaj wjazdowy. O, i ja od razu to wszystko postawiam wszędzie, tak jak należy, bo potem, kurczę, jak znowu się zapomnę i będzie na minusie i będę czekał, aż będzie na plusie, a nie będzie na plusie, bo pociągi nie jeżdżą, to będzie dramat. I zrobimy tak, żeby do tego dramatu nie dopuścić, tu zrobimy tak, żeby przed przejazdem ewentualnie coś tam stało. Tu se zrobimy tak, dużo tego będzie, żeby te pociągi jakoś w miarę płynnie jeden za drugim se jeździły. O, tutaj, tu chyba przy stacji wszystko jest, nie? Chyba jest. Nawet fajnie, że z daleka widać te miniaturki, że są semaforki. To dużo pomaga. Przed tunelem by wypadało, nie? Przed tunelem i za tunelem, znaczy z każdej strony przed tunelem tutaj damy, tak? Tunel, to jest to, co chciałem powiedzieć. O, tutaj na przykład przed mostem, bo to też tak można. Jeden tu przed mostem. Ja nie wiem, zasady przeważnie w prawdziwości się trochę inaczej stawia. Wiem, że się nie mówi w prawdziwości też, bo też się takie komentarze... W prawdziwym świecie, w realnym świecie, w prawdziwym życiu, naprawdę, no i tak dalej. Tak się mówi, a nie w prawdziwości. No, że w prawdziwości, w sensie, że w realnym świecie, trochę inaczej się semafory stawia prawdopodobnie, ale kij tam. Czy pewnie jakaś blokada liniowa czy coś, to może nawet trochę podobnie wyglądać, ale okej. Okay. Tu jeszcze zrobimy, przed tutaj, tym tutaj i tutaj, ten, tym tutaj, tak, też tutaj i tu, tutaj, też tak, tutaj, tu, nie tak. No właśnie, no i nie tak, no i nie o to chodziło. Tego się nie da już chyba obrócić, chyba że da się, nie mogę go nawet kliknąć. Mogę tory zrobić z prądem, a ja nie chcę na razie torów z prądem, bo nie mam lokomotyw, żeby prąd. Tak, semaforki tutaj proszę jeszcze, no, tutaj semaforek tak i tutaj tak. Dobrze. Jeszcze teraz gdzieś tu.
To jest kawał toru tutaj, ja wam powiem, żeby te semafory postawić. Ale to nie są takie drogie rzeczy. Mam na razie cały czas te 10 milionów. Nie spłacałem jeszcze pożyczki, także to nie jest 10 milionów tak zupełnie na plusie, bo mam jeszcze minus 10 milionów, więc tak naprawdę jestem teraz na zero. Ale te 10 milionów teraz, że tak powiem, na koncie, na plusie dodatnie takie, no to pozwalają mi na jakieś tam inwestycje, żeby później tych pieniądzów mieć więcej. No, dobra, semafory są wszędzie postawione. Powinno teraz to jakoś jeździć. Tylko że zacznijmy od tego, że na razie nie mam pieniędzy, żeby tak jeździło, bo trzeba zrobić tutaj trochę modernizację, odświeżyć nasz park maszynowy, czy jak to tam się nazywa. Patrzcie, tu już w ogóle samochody jeżdżą. Spalinowe takie, o. A czym ja tu jeżdżę? Parowozem, kurczę, pod tym. 17 na godzinę. Co to ma być? Co to za średniowiecze normalne? Dobra, dajcie mi tutaj te linie. Zaraz zrobimy tutaj, kurczę, wszystko będzie nowe, patrzcie. Ta linia numer 8, ona przynosiła chyba minus 5 milionów stan konta. Taki tu był, że minus 5, nie wiem. Ale teraz linia numer 1 ma milion na plusie, linia numer 10 400 tysięcy na plusie, linia numer 10 to jest tamta na drugim końcu. Tam są dwa ciopongi, tu są trzy ciopongi. No i ogólnie tak 2 na 10 trochę te przychody, bo tam tak na minusie większość jest, ale ten minus jest taki symboliczny, tutaj załóżmy, że możemy sobie na to pozwolić, bo tu dostarczają ludzi na, kurczę, dworzec. To ludziów tak specjalnie chciałem powiedzieć, ale zmieniłem na ludzi, bo myślałem, że się znowu ktoś doczepi. No, dobra. Linia numer 2. Proszę mi to tutaj zmienić nie na to dziadostwo, tylko na... wybierz pojazd. Jak mam, gdzie tu jest, żeby wymień pojazd, wyślij pojazd. Czemu wyślij, a nie wymień? No dobra. To jest postbus, to jest dla pasażerów, tak? Patrzcie, tu jest jakiś jeszcze Landauer, a tu jest jeszcze coś takiego. Benz jest jeszcze. Kurczę, ciężarówki 40 na godzinę, ja tu ludzi 25 na godzinę. Takie jaja. No dobrze, proszę ten autobus mi tutaj zaraz. I tak wymieni automatycznie pojazd. Myślę, że nawet nie muszę zaznaczać tu 25%, bo to wszystko jest już tak bardzo przestarzałe, że aż strach się bać. Zresztą nie wiem nawet. Jak tu można żywotność pojazdów sprawdzić? Tu jest zajezdnia. Powinna być ikonka, że zajezdnia. Ja miałem, tu jest zajezdnia, tu się schowała za tymi. Kup pojazdy drogowe. Proszę, ile to miał? Żywotność jakaś. Okres sprawności 30 lat. To całkiem sporo, tak szczerze mówiąc. A ten dziod ma 11 lat dopiero. On to już był raz zmieniany pewnie. Grad na grad wymieniłem. Super, to damy te 25%. Żebyście szybciej pozamieniali. I tak, to linia numer 2 się powinna ogarnąć. O, już jeden jest. Aż grę lekko przycięło. Dobra, teraz na linii numer 3 też takie coś zrobimy. Też ten postbus, też 25%, też automatyczna wymiana. Linia numer 4, mamy jakieś tramwaje nowe, fajne? Pewnie coś było chyba, bo jak patrzyłem, coś było. O, proszę państwa, tramwaj parowy, a mamy też takie, patrzcie jaki skok technologiczny. Pojemność 7, prędkość 20, to nas interesuje. Pojemność 11, prędkość 40. No, chłopie, dwa razy szybciej i dwa razy szybszy załadunek jest. I w ogóle, koszty utrzymania są większe co prawda, no ale trudno się dziwić. Dobra. Bierę te sprzęty. Dajcie mi tu zaro wszystkie. O, już się zamieniają, pięknie. Już się wszystko zamienia na nowoczesno. Nowoczesność, przyszłość is now. Czy coś. Dobra, tutaj teraz postbus. Tak, tak, 25%. Tu są jeszcze tramwaje. Nie wiem, co na to nasz budżet, kurczę, zaraz. Ale mamy, nie, nawet całkiem nieźle. 9,5 miliona cały czas. Gorzej jak się za pociągi zabiorę, to wtedy będzie trochę trudniej utrzymać, że tak powiem, dodatni stan konta przez dłuższy czas, ale zobaczymy. Dobra, halo. Wykryto następujące, prądu nie ma w mieście. No tak, moment. Dobrze, że jest takie info, że się tramwaj pojawił, a drutów nie ma i nie pojedzie już dalej. Już nigdy nie pojedzie. Tory tramwajowe elektryczne, tak, ulepsz. Tak. Tu. Proszę mi tu druta zaraz pociągnąć. A ten jechał! Ten normalnie kawałek jechał, zanim tu druta jeszcze pociągnęli. Okay. Dobra. Nie klikaj za dużo razy, bo się tory pousuwają, a to nie o to chodzi. Dobra, tu.
wszystkim tutaj druta zaraz. No ten, patrzcie, no ten normalnie sobie jeździ. Znaczy, no nie normalnie, bo zawraca tam, gdzie nie za bardzo powinien, ale... Ale dalej już nie pojedzie. No, no właśnie. Przystanku już nie ruszy, ale tak to sobie jechał. No dobra, no nic, to w miarę to nawet działa. Nie wiem, czy w Train Fever było coś takiego, bo już nie pamiętam. Aż tak długo w to nie grałem. Trochę mi się jakby gratnie, tak delikatnie. Konflikt! Jak to? Czemu konflikt? Z czym konflikt? Halo? Jakaś podpowiedź? Dlaczego konflikt? Tu mogę, a tam już nie. Dobra, zaraz się temu przyjrzymy, tylko dokończę resztę tutaj. Tu. I tak to już wszędzie chyba jest drut. Tak mi się zdaje się. No tylko no kurde, ty jeszcze gdzieś nie ma jeden. Gdzie jest jeszcze tramwaj numer 5? Halo? Gdzie jest? Czy mam jeszcze jakieś inne miasto? Gdzie ty jesteś? Proszę mi tu na ciebie. Gdzieś ty jest? Tutaj. Nie masz prądu w drutach? Jak to? No jest tu drut, o co ci chodzi? Chyba, że tutaj, dlatego... Aha, on może nie chcieć podjechać tu... No czemu tu konflikt jakiś? Z tym przystankiem, bo tak? Bo on się podświetla na czerwono? Nie rozumiem. No dobra, ale mogę go tak dziabnąć stąd i dodać drugi chyba trochę dalej. I on się przeniósł tutaj. I to jest cały czas ten sam przystanek, patrzcie. Brak trasy elektrycznej. A teraz już mogę? Teraz już mogę. Dobra, coś z tym przystankiem się gryzło, ale już jest okej. Dobra, proszę mi to pozamykać, może FPS-ów trochę odzyskam. No jest trochę lepiej. Dobra, brak ostrzeżeń, to fajnie. No, dobra. Tramwaje jeżdżą. Prąd jest? Jest. To proszę się odpatyczkować. Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz tak, tutaj mamy te pociągi. Może najpierw te towarowe pozmieniam. Proszę tutaj się... Proszę się wrócić. Jakie to jest zardzewiałe w ogóle. Halo, pauza. Patrzcie. Ja zapuściłem trochę te pociągi i on normalnie wziął zardzewiał. On jest normalnie jak złom na kółkach. Wagony też zresztą takie pordzewiałe. Te jakiś też syf na dachu, wszędzie. Fajnie to wygląda. Dobra, ale ja bym chciał teraz... To mi proszę zamknąć. Ja bym chciał to sobie zmienić teraz, ten ciopąg. Dajcie mi zaś linię. To jest linia numer, nie wiem, ale... 9? Nie, to jest linia numer 6. Ok, linia numer 6, zrobimy tutaj zamianę, zamiennik będzie na ten parowóz. I jakie on tu ma wagony, ten pociąg, gdzie tu jest moment, przegląd, pojazdy, o. 3 takie otwarte i 3 zamknięte, bo to idzie na farmę, dobra. A to, gdzie to jest, to wyślij pojazd. 3 zamknięte i otwarte. Wagon otwarty. 120 na godzinę. Co za prędkości. Dobra, tak żeby było 80 metrów, zdaje się, nie? 4, 5. 6, 7. Oj, halo. Za dużo, 82 metry. No to 72. Tak, automatyczna zamiana. Dobrze, proszę mi to puścić. Zobaczymy, czy się zamieni ciopąg na ciopąg i będzie piękny, nowy, pachnący i w ogóle. Pachnący olejem i smarami, ale pachnący. O, jest lag? Jest. Dobrze, piękny. Dobra, teraz to jest, kurczę, przyszłość. Pokaż no się tu. I nawet nie muszę gry przyspieszać, żeby to jakoś mer jechało. No i ten jest prawie czysty. Tak prawie. No ale ładniej trochę wygląda. No, niż tamten. Na pewno ładniej. W ogóle wągiel niby wiozę, takie jakieś resztki. Nie wiem, czemu oni... Nawet jak coś to nie wysypują tego. Kurczę, ZW, bo dzwonią. Halo, jestem, bo... Dzwonili. No, ciopąg jedzie, widzę, że się załadował już tym, co trzeba, a nie ma już wągla na pace i tutaj jest normalnie pełny skład, kurde. Także tak to powinno wyglądać. Tu jeszcze mamy drugi pociąg do odmłodzenia i on tutaj gdzieś jest teraz gdzieś w trasie. Tutaj jest, on wyjeżdża, wrócił. Dobra, znaczy wraca, jeszcze nie wrócił. Dobra, ja go może po prostu zrobię tędy, nie będę go tam nigdy zatrzymywał nic, to jest linia numer 7 i proszę mi tutaj to zamienić na coś nowego i kurczę takiego fajnego. I to będzie też, dajcie mi, tutaj to będzie to.
I tu będzie miał za sobą towarowe chyba, nie? Bo to żywność transportuje, czyli towarowe tak, żeby było z 80 metrów długości. 82 jest za długi. Także tyle. Dobra. Wymień automat. Tak. Tak. On się zaraz powinien... Nie, jeszcze nie przyjechał. Ale jak przyjedzie, to będzie. I się zamieni. I będzie fajnie. Będzie nowy, pachnący, kurczę, smarem i olejem. Dobra, ja bym go chciał zobaczyć jeszcze, czy coś, jak on tu przyjedzie. On w ogóle ma do zabrania 90 jednostek żywności, a pojemność teraz ten stary ma 36 i jestem ciekawy, jaką pojemność będzie miał nowy skład. Ciut krótszy chyba od tego, nie wiem jaki ten jest długi. 80 metrów akurat idealnie. A ten nowy jest ile, jaka pojemność? 48. No trochę więcej. Dobra, pojechał. Ten dworzec mógłby być ciut dłuższy, tak szczerze mówiąc. Ten tylko, a ten tutaj chyba jest dłuższy. Także mógłby zostać. Dobra, to tak, to jeszcze tutaj mam te ciopągi. One się tu snują 23 na godzinę. Patrzcie, ile będzie pieniądzów, jak one będą jeździły dwa razy szybciej, czy trzy razy szybciej nawet. Zaraz ta, upgrade i wszystko. Linia numer 1 najpierw, to jest tam ta dalsza, to tutaj jest ta. Patrz, minus 20 tysięcy, tutaj tak coś średnio im to idzie. Dobra, wyślij pojazd. Nie wiem, jaka tu długość może być. 100 metrów? Ten dworzec? Te wszystkie dworce miałem takie same. I one mają 160 metrów. Dobra, to fajnie. Dość długie. Mamy miejsce na ten. Dobra, ten zasuwa normalnie, kurczę, 100 na godzinę. Także bierę tego. I wagony te najlepsze, te trójosiowe, 100 na godzinę też. Proszę. Do, nie wiem, pojemność może weźmiemy pod uwagę. I 7, albo nie. Nie wiem, jaka tu jest pojemność. Wiem tylko, znam tylko długość w tym momencie. Chyba, że... Nie, tylko zamiennik tu jest tak zwany. No to nie wiem, damy 6 wagonów. Najwyżej zmienimy później na dłuższe. 7, 100 metrów składy. To sporo. 7, nie, dobra, 6. Bez szaleństw, proszę państwa, dobra. Linia numer 10 jest. Powinny się ciopągi tam później od tego odmłodzić. I teraz linia numer 2 miliony mam tylko. Trochę to drogie było wszystko, ale okej. Okay. Tryb turbo sobie włączę. Niech nam tutaj to wszystko zarabia. Ale już, no, towarowe są nowe i wszystkie pojazdy kołowe, łącznie z tramwajami, też są nowe i to powinno zarabiać. W ogóle linia autobusowa zarabia 100 tysięcy, więcej niż ta linia numer 10 tutaj kolejowa. Kurde. Całkiem nieźle. No okej. Okay. Ta tramwajowa minus 23 tysiące, widzę. Ja nie wiem, czy tutaj jednego tramwaju z drugim może nie usunąć. Czy by to nie było lepsze? On jeździ pusty. No właśnie, jak nie do zajezdni? Czy moja zajezdnia nie ma drutów przed zajezdnią, że tam nie może sobie wjechać? No. Dobra, dajcie mi tutaj zaraz ulepszenie. Catenary? Co to jest catenary? Prąd. Zastosuj. Dobrze. 11 tysi. Dobra, to ten do domu. I ten... A teraz nagle zarabia ta linia, ja nie rozumiem. To jest ten, jeden pasażer, do domu. Do domu, nie będzie pan jeździć, do domu. Naszymi tramwajami, tym tramwajem już pan nie pojedzie, do domu się. One tutaj jeżdżą. No to ja się nie dziwię, bo tutaj nikogo nie ma na tych przystankach, ale może jak się miasto rozwinie, to będzie trochę lepiej. A ja też mogłem trochę zrąbać to, że nie mam przez budynki przemysłowe, które są bardziej tutaj, a ja tak bokiem trochę tutaj pojechałem. Ta linia jest do przeróbki takiej lekkiej. Ona by mogła, zamiast tutaj dołem, to ona by mogła iść tu środkiem. I tak, i by było chyba trochę lepiej. I więcej ludzi by tędy jeździło, tak mi się coś wydaje. Tu jest co? Tu są mieszkalne. Mieszkalne. Komercyjne są w tym miejscu. No to tu jest dobrze, mieszkalne z komercyjnymi, ale znowu przemysłowe nie są połączone. Za bardzo. Dobra, jak tam ciopąg? Tutaj jakiś się już zrobił przynajmniej. To jest, co to jest? Nie, to jest jeszcze ten staroć. Mam za mało pieniędzy chyba. Ile one kosztują tak właściwie? Taka kulomiotywa. Ta kulomiotywa kosztuje... 2,5 miliona? Okej, okay, no to się nie dziwię, dlaczego mnie nie stać. Dobra, a cały skład pewnie jest 4 miliony. No to pozdro, tak? Tak się teraz mówi, pozdro? Chyba tak. Dobra. No cóż.
Halo? Czy ja wyłączyłem mikrofon, czy włączyłem mikrofon? Bo ja teraz nie wiem, czy jest włączony, czy wyłączony. No wagon nowy mam. Donnerbusse. To drugą linię na tych wagonach już uruchomimy. Zresztą tutaj nawet zaraz, bo tu... Moment. Halo, stop. Maszyny, stop. Bo tu jeszcze przecież nie mam tych ciopongów nowych, nie? Więc... Stop. Zanim się to wszystko zrobi. Linia 10. I ulepszenie trochę na inne ciopongi. Lokomotywa zostaje, bo chyba nie mam innej nowej, takiej lepszej. Jest ta elektryczna, ale 70 minut to nie. Ten. 17 pasażerów, no to trochę lepsze są. A cena też jest trochę lepsza, ale trudno. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6,5 miliona?! Okej, spoko. Nie no, dobrze, jak... Może być i 6,5 miliona, okej. Teraz jeszcze ta linia, linia numer 1, bo też jeszcze cały czas graty jeżdżą. Wyślij pojazd, tak zwany A3 przez 5 i Donnerbusse, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. 6,5 miliona, matko, 6,5, ja mam 4 miliony i się cieszę, jak 10 milionów miałem, to było dla mnie nie wiadomo jakie bogactwo, a tutaj, no dobra, coś mi się wydaje, że znowu będę musiał trochę na alt-tabie posiedzieć po prostu, a gra niech pieniądze lecą, bo chwilowo te pieniądze lecą w takim tempie zatrważająco słabym po prostu, że... 45 na godzinę te pociągi jeżdżą. Co ja tu proponuję? Mamy 1921 rok, a to jest sprzęt z którego? Przepraszam, ma 33 lata. No to... dobra, w Polsce niby jeżdżą jeszcze trochę lepsze, no ale okej. Znaczy, w sensie, że starsze. No ale mniejsza z tym. To jest sprzęt, ja nie wiem, który tu teraz jeżdżą. Ale chyba cały czas to tu jeździ. No. Jak nie jeszcze coś słabszego. I to jest... 1875 rok. No to fajne sprzęty. Fajne, nowoczesność, kurde. Dobra, no nic, musimy po prostu poczekać, aż będę miał na tyle pieniądza. Te 6,5 miliona pierwsze uzbierać, wtedy jeden pociąg się zrobi taki lepsiejszy i on będzie zarabiał więcej na resztę pociągów lepsiejszych. Tylko, że to wszystko potrwa dość długo, a póki co, to wydaje mi się, że możemy kończyć. Dzisiaj taki odcinek ogarniająco uspokajający, w sensie, że jesteśmy na plusie, już mamy przynajmniej pojazdy drogowe zrobione, nowe i wszystko się jakoś tam toczy. Jak tam w ogóle linie? Tutaj już wszystko jest na zielono, także tramwaje dobrze, że pousuwałem troszeczkę, bo nie było potrzeby aż takiego tutaj obłożenia. I tak, co 90 sekund jeździ tramwaj, więc to chyba dobrze, ja bym się cieszył, jakby w moim mieście tramwaj... Jakbym jeszcze miał tramwaje w mieście, jeździł co 90 sekund, to chyba całkiem niezły wynik. Tak mi się wydaje. Osobówki, pociągi co 3 minuty, już to Japonia jakaś jest normalnie. Co 3 minuty ciopong, a tu co 5 minut. Tu jest dramat, co 5 minut pociąg, kto to widział? Towarowe nawet co 4 minuty, co 3 minuty świeże bułeczki jadą z, kurczę, z fabryki bułeczek. XD. Tam na końcu, tam o... Tam, tutaj są bułeczki takie, tutaj są bułeczki, chlebki takie, no. Chlebki robione z pszenicy i z krówek. Było śmiesznie. Chlebki wegetariańskie to nie są. Jakiś autobus mam, dwupiętrowy Daimler. Ale to ja już na razie nie, bo pieniądze, a poza tym mam dosyć młode samochody póki co jeszcze, więc to na razie sobie darujemy. Ale w razie W kiedyś będziemy mieli lepsze, chociaż pewnie jeszcze przeskoczymy następny. Następny model i dopiero jakiś za następny użyjemy gdzieś w mieście. No chyba, że w jakimś mieście po prostu stworzę linię autobusową, co nie jest niewykluczone. Moment. Co nie jest wykluczone. Na przykład tutaj i tutaj zrobimy jeszcze sobie pewnie jakieś linie autobusowe, tudzież tramwajowe może gdzieś, bo trzeba. Mamy tutaj pociąg, znaczy stację i pociągów właśnie nie ma, to też trzeba nad tym popracować później. Póki co, no, muszę posiedzieć na altabie, pozbierać kasę, niech im się przynajmniej, nie wiem, z 2 czy 3 pociągi zrobią nowe. A potem się będziemy dopiero bawić. Drogie są te pociągi. No bo to tutaj wypadałoby trochę odmłodzić ten tabor jednak. Jeździ. Nawet zarabia, ale mogłoby zarabiać więcej, jeździć szybciej i w ogóle. Byłoby fajniej.
Także tak, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i na razie. Jeszcze sobie tak tutaj gdzieś, o, ja sobie tu jeszcze 20 sekund trzeba na koniec, nie, zostawić na te ekrany końcowe. A jeszcze taki gadżet jest. O! Kamera ze środka, proszę. Jak na makiecie. 20 sekund do końca. Nara!